Witam. W dzisiejszym tutorialu przedstawię sposób implementacji algorytmu LEM w języku C# z wykorzystaniem Microsoft Visual Studio 2013. Zaczynamy od otworzenia ostatnio utworzonego programu i przechodzimy do tworzenia nowej metody, która będzie nam generować reguły LEMa. Ponownie do działania naszej metody będziemy wykorzystywać system decyzyjny, a sama metoda będzie zwracać napis, którym będzie ciąg reguł. Na początku musimy obliczyć ilość konceptów. Przypominam, że koncept jest to zbiór obiektów o tej samej decyzji. W tym celu tworzymy listę, która będzie przechowywać nam wszystkie możliwe decyzje. Sprawdzamy tutaj, czy decyzja z danego wiersza systemu decyzyjnego znajduje się na naszej liście. Jeśli się nie znajduje, to dodajemy tę decyzję do naszej listy. Następnie tworzymy listę, która będzie przechowywać nasze reguły. Nasza główna pętla obróci się tyle razy, ile jest konceptów, czyli tyle, ile mamy decyzji w naszej liście. Możemy teraz wygenerować naszą maskę systemu decyzyjnego. Następnie zakrywamy obiekty, które nie należą do rozpatrywanego konceptu.
Ponownie przejmujemy wartość 999 za wartość, która nie będzie występować w naszym systemie decyzyjnym. Pętla ta będzie się wykonywać do momentu, aż pokryjemy cały koncept, to znaczy aż wygenerujemy reguły dla każdego obiektu rozpatrywanego konceptu. Tworzymy pomocniczą tablicę. Pierwszy wiersz tej tablicy będzie przechowywać numer atrybutu, drugi wiersz wartość, trzeci powtórzenia. Pierwsza kolumna jest dla obecnego najczęstszego deskryptora, druga dla porównywanego. W tej tablicy pierwszy wiersz będzie przechowywał naszą potencjalną regułę, drugi będzie służyć nam do porównania. Ponownie tutaj wartość minus 1 oznacza brak reguły na danym atrybucie. W tym miejscu możemy dodać do naszego napisu numer reguły. Budujemy teraz pętlę, która będzie generować jedną regułę. Przypominam, że musimy wybrać najczęściej powtarzający się pierwszy deskryptor. W tym celu wybieramy pierwszy wolny deskryptor, z którym będziemy porównywać następne.
Sprawdzamy tutaj, czy pierwszy atrybut rozpatrywanego wiersza nie jest przypadkiem równy 999. Jeśli będzie równy, to mamy pewność, że każdy kolejny w tym wierszu też ma taką wartość, dlatego nie warto go sprawdzać. I wychodzimy z pętli.